Może mało widziałem świata, ale takiego kościoła jak ten za mną, to szczerze mówiąc jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Jestem w Faro w Portugalii, a to jest kościół świętego Piotra, kościół katolicki. Pierwszy szok to jest to, co znajduje się na ołtarzu, więc na ołtarzu nie ma żadnej figury, nie ma piety, nie ma zmartwychwstania, nie ma Chrystusa ukrzyżowanego, tylko co jest? Jest Arka Przymierza. Na zbudowanej piramidzie stoi Arka Przymierza, a nad nią jedna tablica 10 przykazań. Taki symbol, taki ołtarz. Szczerze mówiąc, nigdy w żadnym kościele katolickim jeszcze takiego ołtarza nie widziałem. Ale to nie wszystko. Znajdują się tam również boczne ołtarze, które też są wyjątkowe. Na przykład przez boczne ołtarze można przejść nie wiadomo gdzie, do jakichś zakątków. W każdym bocznym ołtarzu jest dwoje drzwi, które są czynne, bo przez szpary można spojrzeć i zobaczyć, że za nimi coś się znajduje. Ciekawe, dokąd prowadzą te drzwi. A jeden z bocznych ołtarzy to już jest zupełny odlot. Są na nim dziesiątki twarzy dzieci. Wszędzie są dzieci, albo całe podtrzymujące zdobienia, albo same twarze, albo po cztery w jednym miejscu. Masa dzieci, po prostu zdobienia zrobione z twarzy dzieci. W kościele tym nie ma organów, jest tylko chór, ale największy numer to to, że są tutaj dwie ambony. Po co w kościele są dwie ambony? No chyba tylko dla zachowania symetrii. Dwie ambony w kościele? Symetrycznie? Po prawej i po lewej stronie? A może ksiądz przemawiał początkowo dla kobiet po prawej, a mężczyzn po lewej? Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale ja pamiętam z dzieciństwa, że tak się siedziało w kościele, dziewczynki po prawej, a chłopcy po lewej. Oczywiście nie było takiego musu, ale tak było przyjęte, przynajmniej w mojej rodzinnej miejscowości. Kościół na dole jest obłożony typowymi kafelkami portugalskimi z rozmaitymi wzorami. Na każdej ścianie, w każdym zakątku inne wzory, a na górze ma betonowe sklepienie. To betonowe sklepienie jest trochę dziwne, przypuszczam, że ono kiedyś się zawaliło, to oryginalne sklepienie, i później zrobiono je na betonowo. A w jeszcze jednym cmentarzu bocznym jest figura Chrystusa, który upada pod ciężarem krzyża podczas drogi krzyżowej. I to nie jest żadna rzeźba, to jest po prostu figura, manekin z włosami. Stoi tam, znaczy klęczy, znaczy upada, ale niewątpliwie nie jest to rzeźba, tylko manekin. Na szczęście wygląda na to, że nie jest tak źle, bo kościół działa. Codziennie jest w nim msza, a w niedzielę nawet dwie. Ciekawe, ile osób przychodzi na mszę. Bo u nas w Niemczech, na przykład w kościele w dzielnicy, w której ja mieszkam, to w ogóle nie ma mszy. Wszystkie msze z trzech kościołów zostały zebrane w jednym. I jak ktoś chce pójść na mszę raz na tydzień, to musi do innego. Tutaj miejmy nadzieję, że jeszcze działa. Listekerw, Faro, Portugalia, spod kościoła świętego Piotra.